Witajcie. Niektórzy ludzie wybierają bardzo nietypowe miejsca do życia. Prawdopodobnie każdy przynajmniej raz w życiu marzył o osiedleniu się gdzieś na skraju lądu, na wysokim klifie w pobliżu wodospadu, albo tak, by nikogo nie było w pobliżu. W rzeczywistości nie wytrzymalibyście tam długo. W końcu, co to za życie bez rodziny i przyjaciół? W dzisiejszym wideo opowiemy Wam o niektórych z najdziwniejszych miejsc, w których żyją ludzie. Wisząca świątynia Hengshan Mountain. Na skalę w pobliżu świętej góry Hengshan w Chinach znajduje się kompleks świątynny, który ma prawie 1500 lat. Nazywa się Xiangkunsi, co po chińsku oznacza świątynie w powietrzu. Patrząc na nią, ma się wrażenie, że budynki klasztorne dosłownie wiszą w powietrzu. Klasztor zbudowano w 491 roku, pod koniec V wieku naszej ery. Z biegiem lat kompleks rozbudowywano i przebudowywano, ale pomysł zawieszenia w powietrzu nie uległ zmianie. Klasztor składa się z trzech części, położonych jedna nad drugą. Są one ze sobą połączone różnego rodzaju przejściami. Jedynie główna, dolna część stoi na ceglanej podmurówce. Cała reszta opiera się na drewnianych podporach. Najniższa sekcja znajduje się 26 metrów, a najwyższa 50 metrów nad ziemią. Skała, na której znajduje się świątynia, to jednocześnie jej tylna ściana. Kompleks składa się z 40 sal i pawilonów. Wszystkie zdobią posągi, panele i płaskorzeźby. Al-Hajara, Jemen. Jemeńskie miasto Al-Hajara istnieje od czasów starożytnych. Z drugiej strony przypomina też współczesne megalopolis. Brązowe budynki o płaskich dachach, niebezpiecznie balansujące na szczytach gór, wyglądają niczym drapacze chmur. Wiele domów zdobią misterne fryzy i płaskorzeźby typowe dla tego regionu. Oddalenie od innych miast, wąskie uliczki i ciasne zabudowania – to rozwiązanie architektoniczne konieczne w górach, które przy okazji okazało się świetne wizualnie. Gdy w starożytności trwały wojny, a zdarzało się to często, lokalni mieszkańcy wpuszczali agresorów do miasta, ale nie dając im szans na ucieczkę. Turyści są dziś mile widziani w Al-Hajar. Nazwa miasta pochodzi od arabskiego hajar, co oznacza kamień. Powstało z kamienia na wysokich, stromych klifach, a dziś jest otwarte i gościnne. Nawiasem mówiąc, mieszkańcy górzystego regionu są szczególnie znani z charakterystycznych tańców. Aby jednak doświadczyć ciepłego powitania tubylców, trzeba najpierw pokonać 40-kilometrową trasę ze stolicy Jemenu na północny wschód kraju. Setenil de las Bodegas. Najprawdopodobniej tubylcy specjalnie wymyślają niemożliwe do wymówienia nazwy dla swoich głównych świątyń, aby niewielu ludzi mogło się tam dostać. Powiedzmy, że chcecie zapytać o drogę, ale nie pamiętacie właściwej nazwy. Dla przykładu, oto hiszpańskie miasto Setenil de las Bodegas, jeden z najbardziej niezwykłych zakątków Andaluzji. Duże klify wiszą tam nad ulicami i domami, zachwycając turystów. Wygląda to, jakby skały zaraz miały spaść, ale nic takiego się nie stanie. Te bazaltowe bloki stoją tam od kilku milionów lat. Miasto Setenil de las Bodegas ukrywa się w skałach od ponad 8 stuleci. To starożytna osada, której mieszkańcy od wieków słyną z niezwykłej odwagi. Zdecydowanie odpierali oni liczne ataki żołnierzy rzymskich, którym udało się zdobyć miasto dopiero po 15-dniowym oblężeniu. Większość domów w mieście zbudowano poprzez rozbudowę i wzmocnienie naturalnych jaskiń. Są one tak umiejętnie łączone ze skałami, że powstaje wrażenie ich integralności z całym krajobrazem. Wygląda to tak, jakbyśmy byli w bajecznym miejscu, w którym jakiś marzyciel stworzył kiedyś niesamowite, misterne rzeźby. Casa do Ponedo. Kolejny niezwykły przykład architektury. Casa do Ponedo znajduje się w górach na północy Portugalii. Ściany budynku łączą się z czterema granitowymi głazami. Wygląda to jak pojedynczy blok kamienia powstały w epoce neolitu. Ze względu na asymetryczne okna i drzwi przypomina przystań dla baśniowych postaci. Dom wymyślił i stworzył Vitor Rodrigues. W wywiadzie dla portugalskiej gazety Publico syn właściciela powiedział, że w 1972 roku razem z ojcem pojechali w góry na piknik. Tam Vitor zauważył cztery ogromne kamienie na szczycie i zapytał: a co jeśli zbuduję tutaj dom? W tym samym roku rozpoczął budowę i po 2 latach wszystko było gotowe. Teraz dwukondygnacyjny Casa do Penedo o całkowitej wysokości 5 metrów wpisuje się w lokalny krajobraz. Do jego budowy użyto wyłącznie materiałów naturalnych, kamienia i drewna. Wyjątkiem są przeszklone okna i metalowe drzwi wejściowe. Matmata, Tunezja.
Podziemni mieszkańcy Matmaty, małego miasteczka na południu Tunezji, chętnie zapraszają do odwiedzin turystów. Niektóre przewodniki nazywają to miejsce berberyjską stolicą Tunezji. Matmata zasłynęła z domów berberyjskich, które znajdują się nie na powierzchni, ale pod ziemią. W rzeczywistości miejscowi żyją w jaskiniach wykutych w ścianach. Lokalni mieszkańcy nazywani są troglodytami. Słowo troglodyta ze starożytnej Greki tłumaczy się jako mieszkanie w jaskini. Dlatego przez to sformułowanie rozumie się wszystkich ludzi żyjących w jaskiniach, tak naturalnych jak i sztucznych. Ludzie żyli w jaskiniach nie tylko w Afryce, ale także we Włoszech i Turcji. Mieszkają również na terytorium współczesnej Tunezji. W tym ostatnim kraju tworzą takie domy od kilku tysięcy lat. Po prostu duży wykop głęboki na 3 metry i szeroki na 13 metrów. Stanowi coś w rodzaju centralnego dziedzińca domu. W ścianach powstają zaś pomieszczenia jaskiniowe. Jeśli w pobliżu mieszkają krewni, domy łączą się tunelami, tworząc prawdziwy labirynt. Kiedyś Cesarstwo Rzymskie przekazało ten region do zasiedlenia dwóm plemionom egipskim. Miały one prawo zabić każdego, kogo spotkają na swojej drodze. Lokalni mieszkańcy musieli się ukrywać i tak zaczęli budować podziemne domy. W ten sposób powstała tradycja. To oczywiście tylko legenda. Ponte Vecchio. I znów znajdujemy się we Włoszech. Oto jedna z głównych atrakcji Florencji – Ponte Vecchio, co po włosku oznacza po prostu Stary Most. W rzeczywistości to nie tylko przejście z jednej strony rzeki na drugą, ale także wyjątkowy zabytek architektury. W ciągu ostatnich 6 stuleci pozostał praktycznie nietknięty. W 1345 roku Ponte Vecchio uzyskał wygląd, który obecnie mogą zobaczyć mieszkańcy Florencji i turyści odwiedzający miasto. Odbudowa dosłownie uczyniła go wielkim, ze wszystkimi sklepami, dużym pasażem, a nawet budynkami mieszkalnymi. W tej formie most funkcjonował do II wojny światowej. W 1944 roku nad most nadeszło widmo zniszczenia. Wydawało się, że przeżywa swoje ostatnie dni. Gdy bowiem wojska niemieckie opuszczały miasto, zabrały się za niszczenie wszystkich mostów, które wówczas funkcjonowały na rzece. Niespodziewanie Ponte Vecchio uniknął strasznego losu. Mówi się, że stało się to na specjalne życzenie Hitlera. Historycy II wojny światowej uważają, że dyktator nie uchronił mostu przez zamiłowanie do piękna. Wysadzenie tej imponującej konstrukcji wymagałoby po prostu dużo czasu i pieniędzy. Sealand. Skoro już wspominaliśmy o II wojnie światowej, warto powiedzieć też o umocnieniach u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Forty zaprojektowane w celu ochrony kraju przed atakami wroga były instalowane na Morzu Północnym już w latach wojny. Po wojnie otrzymały drugie życie. Zapalony radioamator Roy Bates szukał miejsca na siedzibę własnej rozgłośni o skromnej nazwie Britain's Best Music Radio. Wraz z żoną i synem dotarł do jednej z dawnych platform wojskowych nazywanej Wieżą Burz. Dzięki Batesowi pusty, betonowy kolos stał się niemal niezależnym państwem. Amator radiowy ogłosił się tam królem i razem z rodziną objął panowanie nad obiektem. Rząd brytyjski nie był zadowolony z tej sytuacji i pozwał Batesa. Sędzia orzekł, że sprawa Batesa i jego wyspy znajduje się poza jurysdykcją Wielkiej Brytanii. Wody terytorialne kraju rozciągają się 5 km od wybrzeża, a odległość do fortu wynosi około 13 km. Od tego czasu Sealand ma swoje narodowe hasło E Mare Libertas, co z łaciny oznacza wolność morza. 2 września obchodzi się najważniejsze święto narodowe na Sealand. To wszystko na dziś. Oczywiście nie każdy może mieszkać w tak dziwnych miejscach. Część z nich to konstrukcje typowo obronne czy rytualne. W każdym razie każdy powinien je odwiedzić lub chociaż zobaczyć je na wideo. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić to wideo i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce!